Czy następny atak na Stany Zjednoczone będzie atakiem elektronicznym? Zamiast kul i bomb, bity i bajty. Za pomocą komputera terrorysta lub państwo może zaatakować kluczową infrastrukturę, sieć elektroenergetyczną. Większość Stanów może na całe tygodnie lub miesiące stracić zasilanie. Wrogowie są anonimowi. Ich zasięg globalny. Liczba węzłów sieci rośnie, a wraz z nią zagrożenie. 50 miliardów mikroprocesorów to 50 miliardów zagrożeń. Cele są wszędzie. Otaczają nas komputery. Zagrożenia są co krok. Za chwilę włączymy hamulce. Nawet w waszych autach. Przygotuj się. Udało się. Cyberbroń była już używana. To był pierwszy realny cybersabotaż. Ktoś chciał zniszczenie nową klasą broni. Czy mleko już się rozlało? Kiedy wpuszczamy wirusa do sieci, ucieka i mamy park jurajski. Czy przeżyjemy cyberwojnę? Odpowiedzi poszukamy już za chwilę. Zapora sajańsko-szuszeńska na odległej Syberii. Dziewiąta na liście największych elektrowni wodnych i miejsce katastrofy, które może być zwiastunem przyszłości wojen. 17 sierpnia 2009 roku elektrownia funkcjonowała normalnie. 30 milionów ton wody obracało masywne turbiny, generując ponad 6 tysięcy megawatów energii elektrycznej. Nagle, bez ostrzeżenia, coś poszło nie tak. Najpierw pióropusz wody. Potem niszczycielska fala. Zginęło 75 osób. Zapora przypomina piekielne pobojowisko. 1500-tonowa turbina została wyrzucona na wysokość 15 metrów. Wybiła dziurę u podstawy zapory. Do katastrofy doszło w wyniku niedbałej konserwacji i zużycia śrub. Jednak z początku spektakularne zniszczenia maszynerii przypisywano nowemu rodzajowi sabotażu, którego celem są komputery sterujące kluczowymi urządzeniami. Żyjemy w epoce, w której kod komputerowy może poczynić takie zniszczenia jak bomba. Kod można dostarczyć anonimowo poprzez internet. Uważamy go za niezastąpione narzędzie, które przybliża świat. Równocześnie czyni nas jednak podatnymi na atak. Nauczyliśmy się żyć z cyberprzestępstwami, kradzieżą tożsamości, kart i danych osobowych oraz hakerstwem. Nowe zagrożenie jest bardziej przerażające i poważniejsze. Można się włamać do sieci sterującej maszyną, na przykład rurociągiem. Po włamaniu można go wysadzić, zupełnie jak w klasycznym ataku. Tradycyjna fizyczna broń nie powstrzyma cyberataku.
ponieważ broń cyfrowa jest anonimowa i natychmiastowa. Nie można wykryć ruchów wojsk. Żadne syreny nie ostrzegą obywateli. Zaskakujący atak może zniszczyć zapory, elektrownie, fabryki, kontrolę ruchu powietrznego, systemy finansowe i nie tylko. Zamiast kul i bomb, bity i bajty. Trwa cyfrowy wyścig zbrojeń państw, hakerów i terrorystów. Cyberataki to broń atomowa biednych. Nadchodzi przerażająca era cyberwojen. Amerykańskie Centrum Cyberoperacji znajduje się tutaj, w ultratajnej kwaterze NSA Fort Meade w stanie Maryland. Niektórzy żartują, że takiej agencji nie ma. Przez lata Amerykanie nie wiedzieli nawet, że NSA istnieje. Zmieniło się to w roku 2013, kiedy Edward Snowden ujawnił archiwum tajnych dokumentów. 30 lat interesuje się NSA. Dochodziło do niewielkich przecieków, ale nie na tę skalę. Naraz opublikowano setki tysięcy dokumentów. Niektóre stanowiły dowód, że NSA szpieguje Amerykanów. Czyta e-maile, podsłuchuje rozmowy i zbiera prywatne dane. W ciągu ostatniej dekady NSA odeszło od tradycyjnych działań. Stało się agencją hakerską. Inne dokumenty ujawniły, że agencja opracowuje broń ofensywną do penetracji globalnych sieci celem przygotowania cyberataków. Prezydent Truman założył agencję w innym celu. Była gumowym uchem. Jej posterunki nasłuchowe przechwytywały obce transmisje radiowe i satelitarne. Podłączyła się do podmorskich kabli telefonicznych. Tradycyjne metody wywiadowcze były pasywne. Używano anten albo krokodylków. Czekało się, aż ktoś nada wiadomość i próbowało się ją przechwycić. Potem nastąpiła cyfrowa rewolucja. Internet dał NSA nową moc. Możliwość hakowania odległych sieci. W sieci nie trzeba czekać na wiadomość. Można zhakować cel. Można dotrzeć do miejsca przechowywania informacji i zdobyć ją, nawet jeśli nie została nadana. Agencja z pasywnego słuchacza stała się aktywnym hakerem. Infiltruje, kradnie, a kiedy trzeba, atakuje w cyberprzestrzeni. W transformacji pomógł nowy dyrektor agencji, generał Michael Hayden. Przejąłem Fort Meade na przełomie milenium. Skupialiśmy się na cyberwywiadzie oraz cyberbroniach i atakach na sieci komputerowe. Potem nadszedł 11 września i prezydent Bush zlecił agencji przygotowanie do cyberofensywy. Aby sprostać zapotrzebowaniu, wojsko stworzyło nową jednostkę strategiczną. Partnera NSA o nazwie Cyber Command. Jego misją jest ofensywne zastosowanie komputerów. Olbrzymia kwatera główna nosi kryptonim Site-M. Docelowo będzie miała powierzchnię blisko 100 000 m2.
Powiększy centralę NSA o 14 budynków, tysiące osób personelu. I warte 1,5 miliarda dolarów centrum danych w Utah. W roku 2010 Cyber Command było gotowe do akcji. Wtedy właśnie świat ujrzał pierwszą prawdziwą cyberbroń. Zaskakująco destrukcyjnego, samoreplikującego się robaka Stuxnet. Stuxnet był pierwszą cyfrową bronią, otwierającą salwą cyberwojny. Stuxnet zainfekował komputery w Iranie i na Bliskim Wschodzie, ale szybko rozprzestrzenił się dalej, kopiując się poprzez internet. W końcu znalazł się na celowniku Symantecu, producenta oprogramowania antywirusowego. Zwrócił uwagę specjalistów Liema Omorczu i Erika Chyna. Natychmiast zrozumieli, że Stuxnet jest bardziej skomplikowany od innych rodzajów złośliwego oprogramowania. Nigdy nie widzieliśmy tak dużego wirusa. Był 20-krotnie większy od typowych zagrożeń. Analiza wirusów zwykle trwa od 5 minut do tygodnia. Stuxneta analizowaliśmy 6 miesięcy. Użytkownicy z całego świata wysyłają Symantecowi miliony podejrzanych programów. Eric i Liam analizują ich wiele. Niemal wszystkie łączy jedno. Próbują się dostać do komputera i ukryć. Ludzie nie wiedzą, że kiedy surfują po sieci, w tle działa mnóstwo ukrytych programów. W większości nigdy nie widzieli. Programy te mają mało znane nazwy. Uruchamiają się wedle potrzeb. Mogą ich działać dziesiątki. Niektóre w ukryciu wykonują proste zadania systemu operacyjnego. Inne są skomplikowane i oczywiste. To uruchomione przez nas aplikacje. Programy współistnieją, dzielą się pamięcią komputera i nieustannie komunikują. Tworzą cyfrowy ekosystem. Hakerzy często ukrywają złośliwe oprogramowanie właśnie wśród tych programów. Przeciętny użytkownik tego nie zauważa. Pierwszym wyzwaniem jest zainstalowanie wirusa na komputerze ofiary. Zwykle przechytrzeni użytkownicy sami to robią. Napastnik wysyła e-maily z załącznikiem. Dokument nie wygląda podejrzanie, ale zawiera złośliwy kod. Liam wcieli się w rolę ofiary. Rano loguje się na pocztę i sprawdzam skrzynkę. Otrzymałem e-mail o świadczeniach. Nie znam nadawcy, ale otworzę list. Po rozwinięciu i otwarciu listu pułapki wyświetla się komunikat o błędzie. Ofiara nie wie, że klikając w komunikat, instaluje złośliwe oprogramowanie. Ofiara otworzyła dokument. Ukryty kod został zainstalowany. Jest połączony z moim komputerem poprzez program Nuclear Rat. Programy tego typu pozwalają na zdumiewające inwazje. Napastnik może szpiegować lub zakłócać pracę. Mogę nawet zapisywać, jakie klawisze wciska ofiara. Właśnie loguję się do poczty. Zdobyłem login i hasło. Co więcej, mogę ją podglądać poprzez kamerę internetową. Ofiara pozostaje nieświadoma. Nuclear Rat
wykorzystywał lukę systemu operacyjnego Windows. Eksperci ją załatali. Stuxnet wykorzystywał lukę, o której nikt dotąd nie słyszał. Hakerzy mają na nie termin Zero Day Exploit. Zero Day Exploit to kod wykorzystujący lukę nieznaną producentowi i firmom antywirusowym. Producent nie może stworzyć łatki, a oprogramowanie antywirusowe nie wykrywa luki. Innymi słowy, to luka, która została wykryta i załatana 0 dni temu, czyli wcale. Stuxnet wykorzystywał lukę związaną z kośćmi pamięci USB. Włożenie kości zainfekowanej Stuxnetem powielało wirusa na komputerze ofiary bez jej wiedzy. Exploit Zero Day są trudne do znalezienia i kosztują fortunę na czarnym rynku. Przeciętne wirusy nie wykorzystują takich luk. Stuxnet wymagał olbrzymich nakładów. W czasach Stuxnetu exploity Zero Day nie były często wykorzystywane. Stuxnet wykorzystywał ich 5. Skrywał też jeszcze większą niespodziankę, swój cel. Co to za program? Co właściwie robi w naszych systemach? Odkryliśmy to dopiero w listopadzie 2010 roku. Pierwszą poszlakę znaleziono studiując kod Stuxnetu, a było go 15 tysięcy linijek. Wewnątrz kodu znaleźliśmy nazwę niemieckiego producenta urządzeń kontrolnych. To był Siemens.